Hej, yo, cześć, witajcie, jestem Maciej Boska, to jest kolejny odcinek z Banisza. Słuchajcie, mam zatrzymaną grę, bo muszę wam teraz coś wyjaśnić, bo się robi nieciekawie. Ludzi przybywa, bo mamy 50 osób praktycznie, jakby dzieciaków i resztę doliczyć. No 45 dokładnie, 44, okej, okay, nie bić. Ale jedzenie masakrycznie nam spada, tak więc musimy do tego pola na razie przypisać kabaczki i musimy dać, myślę, 3 tyle osób, naprawdę. Tylko ja tutaj chciałbym jedną mniej, bo tu czterech to mi jest naprawdę, o, tam trzech, bo tam jest mniejsze pole, a tu dam czterech dokładnie. Niech tutaj też zaczynają siać, tylko wiecie co nam się tutaj przyda. Puszczę na dwójce, na razie niech się dzieje, co ma się dziać. Wstrzymałem kościół, który ostatnio puściłem do budowy, nie mamy kamienia i tak do kościoła, ale spoko. Będziemy musieli dzisiaj też wydobyć znowu kamień gdzieś z dalszego rejonu. Ale wiecie co, tu jest potrzebna ta stodoła, żeby oni to jakoś transportowali, Holender. To było tutaj, proszę bardzo. Myślę, że gdzieś tutaj musimy i tak ją prędzej czy później wybudować. Myślę, że tutaj na zakręcie będzie git. Ale to później, bo na razie nie mamy pracowników. Na razie będę musiał niestety to żarcie gdzieś nosić, gdzie nie wiem. Najwidoczniej do tej szopy. No, mamy 1200 zapasów jedzenia. Czyli no, jakby nie patrzeć, czarna dupa. Nawet nie wiem, czy gdzieś nie przerwę kilku pracownikom, na przykład roboty na chwilę. Patrzę, zrobię... Wyłączę na chwilę ten budynek w ogóle. I żeby robotnicy nam zrobili to. Też nie mamy i tak stołna. Ale i tak jest rozkaz, że mają tutaj kamień wydobywać. Tak więc się mam nadzieję, że podzielą. Dobra, co ma być, to będzie najwyżej wczytamy grę ludziska. Będzie trzeba to jakoś inaczej rozwiązać. Tu muszą zacząć siać i zbierać, bo mamy 800 zapasów, no jesteśmy w dupie czarnej, jeszcze ktoś umarł. W sumie teraz by było dobrze, jakby tu parę osób umarło. Nie żeby coś, ale naprawdę na plus by mi to zrobiło. Dobra, tu się na razie nic nie dzieje, nawet nie wiem skąd oni będą to wszystko nosić. Widzicie, tak to jest, jak zapomniałem dbać o jedzenie. Mogłem już wcześniej to pole puścić, ale nie będę już sobie wczytywał. Widzicie, no 10 nagrobków jeszcze się zmieści na naszym pierwszym cmentarzu, gdzie drugi dopiero projekt jest. No jeszcze autozapis był. Zobaczymy jak to będzie, czy ktoś się zajął już budową tego, bo się tak zastanawiam właśnie. Coś się tu zajmują. Aha, wzdygają kamień. To dobrze, bo potrzebujemy trochę. Dobra, to przyspieszę na dychę, co ma być, to będzie, jak mówiłem wcześniej. Tu jakie mają stockpile zawalone całe. 100%, 100%. Dobra, to im dobudujemy, myślę. Stock. Jeszcze z jeden, co wy na to. Tutaj na przykład. No tu jest firewood, tu nie ma zwykłego, no. Iron tu nawet znosi. Jak? Kiedy? Dlaczego? Po co? Dla kogo? Patrzcie, no nikt jeszcze nie przynosi. Cały czas robię te kamienie, widzicie? Wszędzie tu. Nie mogę klinem sprawdzić, ile kamieni na przedmiot, ale o, mam dużo już, wow. Nawet jak to zanulować, czekajcie. No my zaraz zginiemy z braku. Skancelowałem to. Nikt już nie przyjdzie. Czy idą? Może idą tylko potęgami, co już zniszczyli wcześniej. Tu chcę, żebyście mi to zrobili. Ludzie, come on! 2,5 serduszka mamy, chociaż jedzenia trochę przybyło. Widzę, że kabaczki zbierają. Kabaczki. Buchą sałatę. Zielone liście. Chyba zanulowałem, bo ludzie przyszli tylko po to i już koniec. No, zaczynają chyba nosić. Albo takie mam wrażenie, co? No już tu nie wydobywają, moim dałem to wszystko i patrzcie kabaczki. Kabagę! Zbierać! No nie, no bo ucieka, no patrzcie. Szybko, kurwa, szybciej. No poszedł za nim zamiast najpierw pozbierać i później zanieść. Załóż. Halo, 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 halo. Co za ludzie? A to pole to coś zaczęło w ogóle ruszyło tego lata? Tak średnio. Come on, żeby to zbudować na kolejne lata, to na pewno się uda. To nie wątpię, mamy trochę jedzenia więcej.
To się mogli też później puścić ten kościół, niech tam doniosą tego kamienia w sumie. Ej nie, bo cały kamień pójdzie. Czy jest jakiś ważniejszy priorytet, do którego byśmy musieli coś stworzyć? Nie, myślę, że nie. Możemy ten kościół puścić, trudno. Trudno, niech działają. Ten kamień i tak będą mieli rozkaz, żeby zebrać do końca. Widzicie, czyli cancel to jest ten ostatni, że mają już nie wydobywać. A tu mamy jeszcze ten kamień, zapomniałem. To tak, to wydobędziemy najpierw, bo tam już jest za dużo biegania w ogóle. O, i na zapas. O, przypłynął pan. Mi się ikonka pokazała. Czy mamy teraz jak dokonać jakieś wymiany? W końcu? Mogę chicken u ciebie, czy ty z czymś teraz? Och, man. Z bydłem, tak? Sto po 8, to masz 800. 108. Fuck. Czyli będzie dobrze? Nie, 1160 starczy, tak? Po 8. Czy źle myślę? Źle myślę. Jasna dupa. Na jedną krowę nam starczy. No ja... Czemu czegoś innego nie mogę tutaj przynieść? Fuck. Dobra. Zamówię wszystkie na kolejną. Musimy tutaj... No bo cały czas narzędzia chyba tutaj transportujemy. Za te narzędzia będziemy mieć, wam powiem. Dismiss na razie. Puścimy. No do ilu my zbieramy tutaj te narzędzia? Do 210, no ja myślę, że tak 250 nawet. Więc wszystko co się nadarzy tam od pana Kowala, to wszystko ma tam lądować. Bo i iron mamy, etc, etc. Czy pan to buduje w ogóle? Chyba job. Tu coś jeszcze noszą. Aha, bo tu mamy też jakieś te zdetki. 106 kamienia, już nie ma kamienia, dobra. Wiecie co, ludziska, jak robotnicy nie mają co robić? Collect stone. Na razie to niech czochrają. Bo nikogo w ogóle nie mamy, widzicie, zero sztuk. A czy ktoś w ogóle potrzebuje stone'a do produkcji czegoś u nas? Nie no, bo kowal wykorzystuje iron. Ironu mamy troszeczkę zapasu, bo około 100. Więc o tym można w sumie zapomnieć. Bo oni tu też nam irona wydobywali, a nie, węgiel był nastawiony. Aha, no dobra, to na razie i tak walić, bo nie możemy nikogo tam przypisać. Nie zdąży nam zaczęli umierać, patrzę już 22 na 30. O i widzicie, cholera, tego stona to tysiące sztuk po prostu, nie? Potrzebujemy. No dobra, robi się lato. Mam nadzieję, że będą siać to pole, bo my mamy 500 żarcia tylko. Więc to już nie jest zabawne wcale. Sieje, tak czy nie? Bo tu już pewnie sieją, co? Ej. No, sieją. A we czterech siej ta, ludzie, kurde. Tyle żarcia potrzeba, a wy sobie w konia wafle lecicie. O i myślę, że ten w miarę możliwości szybko skończy. Wiecie co, zrobię save'a, bo jesteśmy blisko takiego rozpadu. Bo mamy 200 jedzenia, nie wiem jak to się potoczy. Wolę save'a zrobić, bo może coś później jeszcze się odwróci. Sadzą. Ja myślę, że teraz jak urośnie, to nam starczy lightem na ten, ale kiepko będzie u nas w zimę. Teraz jeszcze tam kit. Nie mamy żadnych zwierząt nadal, nikt nie przypłynął, nikt. Narzędzia są noszone. Są, mamy 204 i kowal cały czas tam ora 24 na 7. No, kamień przynoszą cały czas. Dobrze. Muszą mi to czochrać niestety. Come on, skończ to. A w sumie dobra, bo jeszcze nie urosło, więc się wyrobią, będą tutaj nosić chyba, mam nadzieję. A tu od razu dam stoka, wam powiem. Z tej strony.
strony. Dam im tu większego, tu nie wiem co w przyszłości będziemy robić. Większy, ładny. Bezproblemowo. A i tu w ogóle droga by się przydała. Właśnie jak do tego tunelu się wchodzi pojedynczo też jakby. Więc tutaj też by musiała wyjeżdżać pojedyncza droga. Bo oni po drodze oczywiście szybciej się poruszają, przypominam. Więc stąd do tej drogi. I tutaj myślę tak jak się skończy ten stok, też damy drogę fajnie. O, patrzcie. Tak jest, jak tam jakiś robot nie będzie miał, czy bulider chwilę, to będzie musiał takie coś poczochrać niestety. Jak sprawy się mają? Jakie żarcie mamy? Ale to i tak mi nie wystarcza. Nie wiem, czy trzeciego pola nie będziemy musieli zrobić. Patrzcie, ile mamy dzieciaków. Za dużo. Mamy jakieś nasionka, by się musieli kupić coś innego w końcu sadzić. Czy tu będą nosić? Jestem ciekawy. Zobaczymy. Po to im to zbudowałem blisko. A drugie pole w sumie nawet byśmy mogli obok robić, wiecie? Też można sobie je zaplanować. Nie to, ptfu. Gdzie są te? What the fuck? Tu mamy pole. na 15 to jest największe pole. Więc to na razie... A w sumie jak robotnicy nie mają co robić. A nie mają, bo kamień znoszą, zapomniałem. No ale luzik. Teraz tu zaplanuję drogę. Dobra. Jest na razie subcio. Tu będziemy mieli dwa pola uprawne. Mają stodołę. Będą tu dostarczać na stówę, kurde. Ale że nie są takimi świadkami, bo to się dostarcza do środka. Widzicie, jedzenie jest w środku. A nie na stoku. Na stoku tylko są rzeczy ciężkie, można powiedzieć. A więc no tutaj muszą to ogarnąć. Czy już zbiory się zaczynają? Nie, jeszcze coś tam ostatnie głaskanie, tak? A musimy przed zimą, cholera, to wszystko zebrać, pamiętajcie. Dlatego jesteście tutaj w czwórkę, bo tam mają kapkę mniejsze pole. To tu się w miarę wyrabiają, tak trochę im zostaje niedokończonej roboty, można powiedzieć. No ale czekam też na handlarza, żeby kupić jakieś nasionka pierwsze. Widzicie, 224, więc już będziemy mieli dwie krowy. Jak coś, no jedną krowę mógłbym kupić, ale co mi z jednej krowy? Ona tylko nam może wymrzeć wtedy. A jak są dwie, no to wiadomo, tam palec dziurka i mamy ich więcej, no ale niestety nie wtedy, jakbyśmy jedną kupili. Jak tam wyglądają ogólne zapasy jedzenia? Cały czas w dupę. Bo jeszcze nie zbierają, cholera, no patrzcie. Na co oni czekają? Tyle ludzi, jeszcze nic. Już powinni zbierać z tej strony, cholera. No ba, mamy środek lata. Myślę, że zdążą w czwórkę, cholera, to powinni. Ale też myślę, że nie... Czy już puścić ich tutaj? No może wiecie co, może niech zapas kamienia pozbierają. Tu jeszcze kopio. Później dam im ten kamień do zebrania. W sumie nawet tu bym mógł też drugi mostek zrobić, co? I później tutaj jakoś, cholera. Dziko tutaj by się to prezentowało, myślę. Ale na przyszłość możemy zaplanować, co by na to. Żeby to tak fajnie wyglądało. Może nie tak. Aha, tu są żelazo, byśmy musieli później zebrać. Iron, przepraszam. No, żelazo. Dobra, zbierają cały czas. Tu jeszcze jakieś te drogi mają poplanowane, więc będą mieli co robić. Idzie. No czemu wy kuźwa tego? No późne lato mamy. Tutaj dopiero zaczęli zbierać, do 100% urośnie. A już zbierają. Jak wy się nie wyrobicie, już mamy późne lato. Zaraz jak przypieprzy śnieg, to będziemy żreć, kurde, nie wiem. Gunwo. Sirius. A ludzi coraz więcej. A miejsca pogrzebowych jeszcze mniej. Tu już jest do fulla, tak? Trzaska i więcej. Drewna też dużo mamy. Się wyrabiamy, bo mamy 4 drwali tym razem. Stok drugi też się zapełnia. Gdzie noszą tu? Subcio. To szybciej po prostu. Tutaj zbieranie tego będzie nam... No idzie. I już się zaraz zacznie. Czy oni młotkiem biją tą? Nie. Młotika. Siekiera. Paździoch to pierdoła.
Tu mamy jeszcze jakiegoś stołna. Mamy, ale tutaj nie opłaca się. Ej, tu, czy tu mi przejdą, patrzcie, tylko chcę sprawdzić, bo jak nie, to się nie opłaca w ogóle, patrzcie, tu jak mi nie pozwoli mi drogi postawić. No to będą latać dookoła, to będzie co 3 dni trwało ten no thanks. Słuchajcie, tutaj mamy już stok zrobiony, to tutaj możemy nosić. Patrzcie, damy im to do zbioru. Jeszcze tu mamy jakiś kamień, nihuhu. Tu ktoś stoł nanosił, cholera. Irona ma jeszcze nasz tutaj kucharz od narzędzi. Kucharz od narzędzi. Good luck, have fun. Czy zdążą, czy zdążą? Mamy 1000 jedzenia, to i tak jest cholera mało. Tutaj ci ochrają teren z drzew. Jak przyjedzie, to musimy jakieś nasionka w końcu kupić. Nie wiem, czy jak jedno nasionko kupię, to będzie git? Chyba tak. Jedno nasionko starczy, żeby rozsiać całe pole, co? Jest, zdążyli, czyli przed każdym zimą będą lightem. A tutaj gorzej, nie? A to ci się przekierują tutaj? Pomogą mi zbierać, czy nie? Nice, zbiory udane. Idą czochrać coś tam, patrzcie, jak oni są bezrobotni, to idą pomagać chyba, nie? Gdzie oni idą? Chciałem nie kazałem tutaj zbierać? A jednak, what? Tutaj idą, też im kazałem, nie? Się dzieje. Tutaj w ogóle na razie nie będziemy rozbudowywać, musimy tutaj pokończyć. Musimy się zająć teraz jeszcze bardzo tym żarciem. Patrzcie, zdążyli. Pierwszy raz praktycznie. Wszystko prawie zebrane. Jestem zadowolony, 2000 zapasów, tylko czy to na zimę starczy. Tutaj bym musiał im dać więcej pracowników, co? Ale na razie mi zapas kamienia zrobią. Więc potrzebujemy ich dużo. Nie wiem, tam bulider chyba też ma co robić. Jeden, ten na razie. W sumie nic, tylko się modlić pozostało nam. Przyspieszymy, bo ta zima jest zawsze nudna. Nie ma co robić, patrzę, odjąłem tak 4 pracowników tutaj, to... No dużo mi umiera ostatnio, no. To się przyznam, niestety. Wiecie, bo jak będzie kamień, to już będziemy mogli później planować te ładniejsze drogi. Tu w ogóle jakieś domki by można zrobić. Tu mamy taką fajną miejscówkę. Ze stołna, ale to tyle stołna żre, że ja pierdylę po prostu. Ale to odległe plany. Tu jeszcze jeden? No, da radę. Też tak zrobimy, tu markety mieć nie będą, najwyżej tu gdzieś trafimy, może tutaj będzie też kolejna taka jakby część miasta, tu mamy pierwszą część miasta, tu mamy drugą część miasta, a to może być trzecia część miasta, a ta może kiedyś czwarta, zobaczymy. Czy to już jest tak, niedługo będą siać, sieje. Cmentarza nam braknie do kolejnej zimy, cholera. Czochrali ten kamień? Nie za bardzo. Czy tu teraz latają? Tu ktoś biega, widzę. Ta, Wulder chyba nie ma co robić, to nie leci sobie też na kamieni z nimi. No widzicie, teraz taka nuda trochę. Chcę sobie wyrobić renomę naprawdę dosyć wysoką. O, jedzie handlarz, patrzcie, co przywiozłeś? Panie Janie. Co to jest w ogóle? A to jest jedzenie w skrzynkach, cholera, nic nie przywiozłeś, panie. A ja mogę złożyć zamówienie. Kurczaki. Nie wiem, co się opłaca, na pewno potatosy. Gdzie są potatosy? Potatosy. Chyba, że ich nie ma. Ten chyba nie ma. Ma.
Weźmy do tego jeszcze może, nie wiem, jakieś owoce. Czy owoce się opłaca, Apple? Nie wiem, zobaczymy co przywiezie, bo to wiecie, tak różnie jest. No i tyle, myślę. Dobra, więc thanks. Teraz robimy dla siebie zapas narzędzi pozostałego Irona i zawieszę kowala. Albo nie, niech produkuje naprzód, kurde. Tego Irona to mamy cholera tyle, że... Hej ho, hej ho. Patrz, i są zbiory. Dobra, na razie się utrzymuję, ale patrz, mamy coraz więcej dzieci, kuźwa, już trzeba myśleć jeszcze w przód. Mamy 7 pracowników, pozbierali ten cały stone, kuźwa. To come on. Jeszcze wiecie co, kowalowi trochę poznosicie cholera tego Irona. Gdzie mam najbliższy Iron? Żeby nie trzeba dymać kilometrami. Tutaj, ale to nie ma sensu, bo kowal też musi sobie nosić to. Ja więc tutaj oczywiście. Tutaj wam dam rozkaz raz, dwa, bo w 7 to szybko wam pójdzie. Kolekcja Ironu, to powiedzmy... To też, dobra, go. W 7 to pykniecie raz, dwa, zrobicie 100 Ironu. Kowal będzie miał co robić. U siebie w robocie. Drewno mamy, opał mamy, żarciachu i mamy. Taka prawda. Ale zobaczymy co będzie w kolejnym odcinku, tak więc ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć, pa, pa.